do 10 czerwca 2012 roku odbyły się tradycyjne Dni Miechowa. Jak co roku organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, m.in. pokaz sztucznych ogni, występy zespołów Natty Deep, Cree, Zako Power oraz Jerzego Kryszaka. Na zaproszenie pana Dariusza Marczewskiego, burmistrza gminy i miasta Miechowa, w dniu 10 czerwca 2012 roku gościł poseł RP Józef Lasota oraz Andrzej Bańka, zastępca dyrektora Funduszu Europejskiego Urzędu Marszałkowskiego. Serdecznie. Piąty cykl Małopolskich Pikników Europejskich w Miechowie. Jesteśmy obecni tutaj, prezentując dokonania funduszy europejskich, jak zmieniają naszą rzeczywistość, jak pozytywny wizerunek jest kreowany przez nie. Możemy obserwować podczas zabaw, konkursów toczących się w namiocie. Bardzo serdecznie zapraszam do uczestnictwa. Marczewski, burmistrz Miechowa. Jesteśmy na Dniach Miechowa, imprezie corocznie organizowanej w czerwcu w naszym mieście. Impreza, której towarzyszy wiele atrakcji, wiele instytucji, organizacji społecznych. Zaczęliśmy Dni Miechowa od chyba ważnego wydarzenia dla wszystkich Polaków, od meczu Polska-Grecja. Mieliśmy strefę kibica, a strefa kibica zgromadziła dużą grupę mieszkańców naszej gminy. Wspólnie kibicowaliśmy. No miejmy nadzieję, że turniej skończy się dla nas jak najlepiej. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi, dziękuję jeszcze raz Urzędowi Marszałkowskiemu, wszystkim współpracownikom, którzy przez dwa dni spędzili z nami ten czas naszego święta, święta naszej gminy.